Najprawdopodobniej do 1945 roku Madonna z dzieciątkiem namalowana przez Lukasa Cranacha w 1518 roku zdobiła głogowską kolegiatę Najświętszej Marii Panny. Jako najcenniejszy z zabytków sztuki tego miasta opisana została w historii Głogowa Juliusa Blaszkego, wydanej na rok przed wybuchem I wojny światowej. Do rzadkości należą w zbiorach wszelkich i muzealnych, państwowych i nie tylko, obrazy Cranacha sygnowane. A w przypadku obrazu, o którym mowa, zachodzi właśnie ta okoliczność. Nie wiadomo, jak niewielkich rozmiarów obraz 33 na 44 cm opuścił granicę Polski. Ponoć istnieje jednak rewers podpisany przez oficera Armii Czerwonej. Włączony na listę poszukiwanych przez Polskę zaginionych dzieł sztuki, obraz Cranacha czeka od ubiegłego roku na odpowiedź rosyjskiego Ministerstwa Kultury. Na razie nawet bez potwierdzenia, że w ogóle znajduje się w tamtejszych zbiorach. Właściwym miejscem, na które powinno wrócić wtedy, kiedy kolegiata zostanie odbudowana, jest właśnie kolegiata Najświętszej Marii Panny w Głogowie.